Cześć, witajcie na kanale Rośliny Egzotyczne i Ciepłolubne. Dzisiaj taki szybki film o czym? O takim przedszkolu egzotycznym, małym. Wszystko, co, że tak powiem, było siane na początku roku z nasion. Powoli zaczęło wzbijać, więc jest się czym powoli chwalić, tak? Nie wiem, kupa ludzi pyta mnie o sztrelicę Nikolaj. I dlatego dzisiaj między innymi też o tym, bo to żadna filozofia tak naprawdę. Kupiłem nasiona kiedyś na, nie kiedyś, no w lutym na Oaza Palmy, polecam. I od lutego teraz mamy wrzesień, tak wygląda. To jest sztrelica Nikolaj dokładnie. Jedna, druga. I tak dalej, ta jest akurat największa. Ładnie rośnie. W zasadzie bezproblemowo, więc jest fajnie. Więc polecam. Chcecie się bawić, to się bawcie sami i spróbujcie sobie to wysiać właśnie z nasion, bo to jest frajda sama. Można, że tak powiem, wszystko mówić, można kupować gotowe rośliny po, wiesz, metr, półtora metra, ale to najlepiej chyba i największe frajda jest, jak sobie sam od samego nasionka wyhodujesz. Tym bardziej, że nasionka są bardzo ładne, włochate, więc też ładnie wyglądają. To jest tak. Co tutaj jeszcze można pokazać? Kurkuma. Też już kurczę ładnie wygląda. Imbir. I z takich perełek to jest palma. Też za palmy, chyba z tego co pamiętam, kupiłem nasiona. Sabalminar, czyli ta jedna z bardziej mrozoodpornych. Też już ładnie rośnie. Próbujcie siać sami, raz, że mamy, wiesz, frajdę, dwa, po prostu radocha jest, no patrzy się jak to wszystko rośnie, więc można kupować, mówię, gotowe rośliny, ale też można przy odrobinie cierpliwości samemu sobie wysiać i potem patrzeć jak to wszystko rośnie i mieć z tego fan, a chyba na fanie nam wszystkim zależy, bo to inaczej byśmy się nie bawili w to, bo to bez sensu, nie? Tak dzisiaj nawet rozmawialiśmy ostatnio ze znajomymi, czy jest szansa, żeby to zakwitło. Z tego co widzę, nawet jest szansa, no ale to zobaczymy. Dzięki za uwagę, cześć.